Cześć, dzisiaj przyjechaliśmy do karbidowni, która była kiedyś częścią industrialnej katedry i będziemy tutaj poszukiwać zejścia do tuneli technicznych, a przy okazji wytłumaczę Wam, jaka rola była pełniona przez karbidownię i co to w ogóle jest, no bo pokazałabym Wam więcej, ale zostały z niej niestety tylko gruzy. Jednak jeszcze niedawno było tu wiele więcej niż gruzy. Karbidownia, czyli wytwórnia karbidu, została wzniesiona w latach 20. XX wieku. Było to możliwe dzięki istniejącej nadwyżce energii elektrycznej z Kraftwerk Oberschlesien, dzisiejszej elektrowni Szumbierki. Piece w karbidowni miały moc 20 MW. Rekordzistą był aż 120-metrowy ceglany komin, najwyższy na Górnym Śląsku w chwili jego budowy. Po wojnie, w czasach PRL, karbidownia Bobrek działała jako wydział produkcyjny zakładów azotowych w Chorzowie. Produkcja zatrzymała się w połowie lat 80. Rozpoczęła się likwidacja obiektu, który stopniowo znikał z krajobrazu Bytomia. Pod koniec 2003 roku istniał już tylko komin i znajdujący się u jego podstawy budynek od pylni. Stan na dzień dzisiejszy widać na filmie. Teraz mała lekcja chemii. Karbid, znany pod nazwą systematyczną jako węglik wapnia lub acetylenek wapnia, jest nieorganicznym związkiem chemicznym wapnia. Jest barwy czarnej, szarawej lub brunatnej ze słabym połyskiem. Ma bardzo charakterystyczny zapach spowodowany zanieczyszczeniem fosforkiem wapnia. Produkuje się go w piecach obrotowych z koksu i wapna palonego, czyli tlenku wapnia. Karbid reaguje z wodą, wydzielając duże ilości ciepła, czyli jest to reakcja egzotermiczna, oraz acetylen. Stosowany jest w hutnictwie jako środek redukujący metali ciężkich, w produkcji nawozów sztucznych, w produkcji acetylenu, dawniej jako źródło światła w przenośnych lampach, karbidkach oraz w latarniach morskich. Używamy go także jako podgrzewacza jedzenia w wojskowych i turystycznych zestawach racji żywnościowych oraz w ogrodnictwie jako środek odstraszający przeciw kretom i nornicom, a także do wytwarzania petard domowej roboty. Tak. Wiecie, jak nas zasekrować w razie czego tu idą? Wiecie, nie? Wiesz, lepiej. Nie zostajesz w szkole, bo ja kotwicę, zrzucasz na linę. Gdzie tutaj, oto. Nie, chyba. Bo tu jest ta ściąga jeszcze. Chyba za to szkocy i ma zarzucać linę. Dobra, okej. Jeśli będziemy potrzebować, ale mam nadzieję, że nie. Czyli zrobimy tak, żeby zawsze ktoś tu był. Tak, trzymaj ciupony, żeby się nie zjechał mi. Dobra, sobie opiekać ułożnie. Właśnie, przyjmij to, bo tego kadaż nie skurzy. Kurde, właśnie, wiem, z jednej strony puści, a z drugiej... Nie, jestem właśnie... Tu jest jakieś 8 metrów tylko. Ja to cię... Nie, spoko. Podalimy. Dobra. Chodź, Asia, zabijmy cię i cię przyniesiemy. Chodź. Ratunek! Właśnie, ktoś się znalazł chyba? Nie. Ale... Nie, myślę, że tam jest wężej. Nie, to jest szeroko, tylko jest tu jest spoko. Panie, no to jest... Dobra, tak, czy nie, spoko. Idzie, Asia, czy nie? Definicie, co ty wziął. Nie, nie, nie. No, będziesz po cichu, nic nie będziesz mówić i każdy będzie cię... Będziesz montować, a Gitzen będzie spać. O! A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy... No, to jest w ogóle nie dobra. No, tu będzie... Właśnie, ktoś